Być może słyszałeś już nazwę ATP, dlatego że adenozyno-trójfosforan jest związkiem chemicznym, o którym właściwie nie można nie wspomnieć wtedy, kiedy mowa o metabolizmie komórkowym. I faktycznie ATP jest absolutnie kluczowe dla bardzo wielu reakcji biochemicznych, które w naszych komórkach zachodzą. Dzisiaj spróbujemy wspólnie przyjrzeć się temu, dlaczego jest to tak ważny związek chemiczny, jaka jest jego budowa i co powoduje, że jest on tak znakomitą substancją, która stanowi. Magazyn energii w naszych komórkach. No właśnie, o ATP często mówi się właśnie jako o substancji, w której magazynowana jest energia, ale ja wolałabym, żebyś myślał o ATP raczej jako o bardzo płynnej walucie, którą komórka gromadzi wtedy, kiedy spodziewa się, że będzie za chwilę potrzeba wydatkowania energii i Wydaje, mówiąc w cudzysłowie, wtedy, kiedy te reakcje faktycznie muszą zajść. To, co chcę tutaj podkreślić, to to, że właściwie ATP nie jest w naszych komórkach magazynowane, to znaczy wytwarzane, wytwarzane, wytwarzane i składane gdzieś na jakimś uboczu po to, żeby zostać uwolnione. Chcę ci powiedzieć, że jest ono bardzo dynamicznie wytwarzane i bardzo dynamicznie ulega rozkładowi wtedy, kiedy jest taka potrzeba w komórce. Przypomina to trochę bardziej rynki finansowe, niż Niż to, że gdzieś tam w jakimś magazynie składujemy sztabki złota, i właśnie w taki sposób chciałabym Ci przekazać, żebyś o ATP myślał. Dzieje się tak dlatego, że ATP jest, jak już wiesz, wykorzystywane w bardzo wielu reakcjach biochemicznych i to, jak dynamicznie jest ono wykorzystywane, może oddać to, że w ciągu jednego dnia nasz organizm przetwarza go tyle, ile mniej więcej sam waży. Myślę, że po tym krótkim wstępie możemy zacząć przyglądać się temu, jaka jest budowa ATP, ponieważ to, jak ATP jest zbudowane, bezpośrednio przekłada się na to, dlaczego jest ono dobrą walutą energetyczną w naszych komórkach. Otóż, jak jego sama nazwa wskazuje, składa się on z adenozyny, czyli Cukru, rybozy, z którym związana jest adenina, którą pamiętasz może jako purynę występującą w DNA z naszych filmów dotyczących kodu genetycznego. Oprócz tego mamy do czynienia z trzema resztami fosforanowymi, które zaznaczone są tutaj jako literki P na fioletowym polu. Tak więc mamy, zaznaczam teraz dla Ciebie taką kreską, dwie części, z których się składa ATP. Powtórzmy. Adenozynę, czyli rybozę, z którą związana jest adenina, oraz trzy reszty fosforanowe czyli ta druga część nazwy trójfosforan. Otóż energia, która magazynowana jest w ATP, zawarta jest przede wszystkim w tych wiązaniach, które znajdują się pomiędzy resztami fosforanowymi. Ale uwaga, to bardzo ważne. Czasem podręczniki piszą o tym w taki sposób, że zaczyna nam się wydawać, że te wiązania pomiędzy resztami fosforanowymi, które tutaj dla Ciebie zaznaczyłam w tych niebieskich kółkach, znajdują, znajdują się w nich xy, są takie super mocne. I jak my takie super mocne wiązanie przerwiemy, to zostanie uwolnione bardzo dużo energii. Otóż to nie do końca tak. Same wiązania pomiędzy tymi resztami fosforanowymi nie są wcale mocne. Gdyby takie były, to nie byłaby to za dobra waluta, dlatego że tak samo jak z walutami na rynkach finansowych, nie można by ich łatwo upłynniać. Jeżeli wiązania byłyby super silne, to ciężko byłoby je, byłoby je przerwać i można sobie wyobrazić, że nie można by tak dynamicznie korzystać z takiej cząsteczki jako źródła energii. Wiązania same w sobie wcale nie są super mocne, ale elektrony, które znajdują się w tych resztach fosforanowych, które związane są w ATP, są w stanie bardzo wysokiej energii. Przyjrzyjmy się teraz naszej cząsteczce, tak jak będziesz ją oglądał w swoim podręczniku do biologii. Zobacz, tutaj przedstawiona jest oczywiście struktura chemiczna adenozyno-trójfosforanu. Ale chciałabym, żebyśmy jeszcze na chwilę wrócili do tych reszt fosforanowych, w wiązaniach między którymi związana jest energia, która będzie służyć naszym komórkom do tego, żeby przeprowadzać różnorodne reakcje biochemiczne. Zaznaczam dla Ciebie teraz na tym rysunku reszty fosforanowe. Robię to dlatego, że na tamtym poprzednim reszty fosforanowe były z drugiej strony i wolałabym, żebyśmy się tutaj nie pomylili i wiedzieli, co jest co. Tak więc tutaj zaznaczam dla Ciebie reszty fosforanowe. W tej chwili O to będzie reszta alfa, beta i gamma. Te reszty fosforanowe oznaczone są literkami greckiego alfabetu, w zależności od tego jak daleko znajdują się od rybozy, cukru. O proszę, tutaj zaznaczam dla ciebie rybozę. Ta, która jest w pierwszej kolejności od rybozy oznaczona jest alfa, dwie kolejne oznaczone są beta i gamma, żeby zawsze było wiadomo o której konkretnie reszcie mówimy. No ale wracając do sprawy najważniejszej, naszych wiązań pomiędzy tymi resztami fosforanowymi, oznaczam je w tej chwili dla ciebie strzałką. Powiedzieliśmy sobie, że to nie same wiązania w sobie są bardzo bardzo mocne, tylko że chodzi o elektrony, które znajdują się pomiędzy nimi, a właściwie w obrębie tych wiązań fosforanowych. Dlatego, że elektrony te, jak już wiesz, są w stanie wysokiej energii. Wtedy, kiedy takie wiązanie przerwiemy, one przechodzą w stan energii niższej. Staje się ta cząsteczka bardziej stabilna. Jest tak dlatego, że same reszty fosforanowe są naładowane ujemnie, jak widzisz. Tutaj te cząsteczki tlenu. Które zaznaczone są literkami O, to na pewno wiesz z filmów chemii, mają przy sobie minus. Oznacza to, że one są po prostu ujemnie naładowane, mają wolne elektrony. Spróbuj kiedyś przystawić do siebie dwa magnesy. Swoimi negatywnie naładowanymi biegunami. Zauważysz, że nie jest to łatwo zrobić. Możesz sobie wyobrazić, że te reszty fosforanowe to są właśnie takie magnesy, które chciałbyś zbliżyć do siebie dwoma tymi samymi negatywnie naładowanymi biegunami. Żeby utrzymać taki stan, musisz włożyć w to energię i tak właśnie jest w ATP. Wyobraź sobie teraz, że te magnesy są od siebie nagle oddalane. W ten sposób energia, która musi być wykorzystywana na ich utrzymanie blisko siebie, zostaje uwolniona, i dokładnie z takim procesem mamy tutaj do czynienia. Zaznaczę teraz dla Ciebie, że wtedy, kiedy rozpada się to wiązanie, o, mamy wydzielane. Dużo, dużo energii właśnie dlatego, że te elektrony, które były tutaj w stanie wysokiej energii, mogą teraz przejść w stan energii niższej, i cząsteczka staje się bardziej stabilna. I teraz cała sprawa polega na tym, jakie warunki fizykochemiczne muszą być zapewnione takiej cząsteczce adenozyno-trójfosforanu, po to, żeby wiązanie pomiędzy Resztą beta a resztą gamma uległo rozpadowi i żeby wydzieliła się energia. Najczęściej dzieje się to w procesie tak zwanej hydrolizy ATP, o której będziemy mówić w oddzielnym filmie. Poświęconym tej cząsteczce. Na koniec chciałam Ci jeszcze powiedzieć, że adenozyno-trójfosforan nazywa się też czasem adenozyno-5' trifosforanem i to jest dokładnie ta sama cząsteczka. Podkreśla się wtedy po prostu, że reszty fosforanowe związane są do piątego węgla rybozy, który zaznaczam dla Ciebie w tej chwili kółkiem, żebyś wiedział o który tutaj węgiel chodzi. Po dzisiejszym filmie mam nadzieję, że będziesz wiedział czym jest ATP, jak jest zbudowane, jakie są jego najważniejsze charakterystyki. Do usłyszenia następnym razem.